Powiem szczerze, że wcale nie jest tak łatwo to znaleźć, ale wreszcie się udało. I powiem, że ten statek naprawdę robi wrażenie, naprawdę jest to wielkie. Ja zupełnie nie zdaję sobie sprawy, albo nie wyobrażam sobie, w jaki sposób on miałby tutaj zostać przetransportowany. O, tutaj jeszcze coś jest. Paski skóry. Jak tam się dostać? Tutaj jest za bardzo stromo. W teorii. Nie chce mi się gdzieś ganiać. Kurczę. Dobra, najwyżej raz kozie śmierć. A, nawet nieźle. Nie wiem, czy musiałem robić to zadanie w ogóle, czy w jakiś sposób jest to konieczne, ale z drugiej strony gościowi mówiłem, że... Patrzcie, drużyna, białowłosy wrócił. Z czym do nas przychodzisz? Zabiłem giganta. Zabiłeś go? Chociaż cała moja drużyna nie dała rady? Słyszeliście, wiara? Nie wstyd wam? Zamiast gadać do siebie, lepiej popłyń ze mną na Artskellig. Tam schronili się uciekinierzy z Undvik. Tak, wszyscy stąd uciekli. Ale ja obiecałem drużynie, że nie opuścimy wyspy. No i trzeba skończyć robotę. To będzie naprawdę piękna łajba. Skubany. Czekajcie, jeszcze raz spróbujmy z nim. Patrzcie, drużyna, białowłosy wrócił. Z czym do nas przychodzisz? Mam dla ciebie gwoździe i dratwę. Co? A tak, biednemu Wilhelmowi wreszcie przestanie odpadać ucho. Mam dla ciebie gwoździe i dratwę. Co? A tak, biednemu Wilhelmowi... No i co? Bywaj. Czas na mnie. Bywaj. Kurczę, no ja myślę, że gość ze mną pójdzie. Że w jakiś tam sposób będzie chętny na takie coś. A tutaj nic, kompletnie. Ja jestem, dobra. Słuchajcie, żeby was nie... Tutaj już pewnie jeszcze jest dużo do wybadania, ale tym to się zajmę już kiedy indziej, bo zobaczcie, ile tutaj jeszcze mamy. No to są same góry, więc tutaj nie będzie żadnych przejść, nic tutaj nie będzie. Prawdopodobnie z tej strony prędzej. Ja się w tym momencie wybiorę do jakiegoś kupca, więc nie ma to najmniejszego sensu, żebym was jeszcze kłopotał. Może przy okazji dałoby się poziom 23. Może by się udać do naszych partnerzy. No dobra. Zobaczymy. Ja się na chwilę obecną wymeldowuję, mówię wam krótkie bywajcie i powiem szczerze, że no ta misja naprawdę jest ciekawa, ta misja jest naprawdę bardzo wciągająca. Szkoda tylko, że zrobiłem ją zbyt późno i tego lodowego, tego giganta, nie lodowego giganta, tylko zabiłem zbyt wcześnie. No ale cóż, nie dało się inaczej. Dobra, bywajcie.